Wakacje to idealny czas na podróże i książkę. Dzisiaj połączymy to, drodzy Państwo, podróże z książkami, książki z podróżami, zwłaszcza, że jesteśmy w otoczeniu nie byle kogo, bo samej bibliotekarki roku 2021 roku, pani Gabriela Zacharańska. Dzień dobry, pani kierownik. Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w bibliotece. Czy biblioteka to jest takie miejsce odwiedzane na wakacje, czy wręcz odwrotnie wszyscy mówią, książkę sobie zostawiamy? Ja to jest takie tendencyjne trochę pytanie, bo ja wiem, co się dzieje w głównej bibliotece przy Minorytów, a my jesteśmy, drodzy Państwo, przy Książąt Opolskich, przy popularnym rondzie, jak to nazywamy. To jak to jest, panie kierownik? Różnie, bo to jest tak, że część ludzi gdzieś tam zawiesza czytanie albo po prostu wyjeżdża i czyta tylko jakieś czasopisma, bo chce odpocząć, a część ludzi właśnie przychodzi tylko na wakacje i wtedy szukają, już pomijając to, że my jako biblioteka turystyczna oferujemy przewodniki, a nie przewodniki, ale też przychodzą po całkiem inną literaturę, którą nie mają czas w ciągu roku. Wrócimy za chwilę do książek, a teraz porozmawiamy o tym zacnym tytule, o którym mówiłem. Całkiem niedawno, w maju, odebrała pani ten honorowy tytuł, czyli jest pani jedną z 16 najlepszych w Polsce, bo rozumiem, że tylko jedna osoba z województwa tego zaszczytu dostępuje. Co roku taki chyba miły zaszczyt, pani Gabrielo. Całkiem miły zaszczyt, aczkolwiek ja przyznam się szczerze, że ja tylko spijam śmietankę, bo filia numer 4 ma po prostu świetnych pracowników. My mamy wspólną pasję, jednakowo patrzymy na świat i oczekujemy tego samego od świata. No i chcemy cały czas nam się chce naprawiać świat, więc łatwo się nam pracuje. I przez to, że robimy to wszystko wspólnie, to jakoś tak się uzbierało, to wszyscy nas dostrzegli, no i dostałam tego bibliotekarza. Miłe, aczkolwiek, tak jak pani powiedziała, sporo w tym pracy. No i powiedzmy jedno, że no trzeba się przebić, jak to się mówi, przez falę eliminacji, by dostać się do tego ogólnopolskiego finału. I to nie jest tak, że to jest jedna wybierana biblioteka, bo to całe województwo bierze w tym udział co roku, tak, prawda? Ale moja pani dyrektor zawsze mówi do mnie, jak ja zaczynam panikować, że ktoś coś robi lepiej, że się coś tam dzieje, a ja nie mogę i ten, to ona zawsze mówi, że trzeba robić swoje. Więc ja się tego trzymam, pilnuję, żeby robić właśnie takie spotkania turystyczne, podróżnicze, przyrodnicze. Robię tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić, no i gdzieś to po prostu wypłynęło. To gratuluję przede wszystkim tego tytułu. Dziękuję. Tytuł, który chyba też mobilizuje, prawda? Nie wiem, czy mobilizuje. Ja jestem chyba na tym etapie, że mnie przeraża, bo boję się, że wszyscy będą teraz od nas oczekiwać, że będziemy robić jeszcze więcej, a wydaje mi się, że no, robimy tyle, ile możemy. Porozmawiajmy chwilę o pani pasji. To się tak z domu rodzinnego i wzięło, jeśli chodzi o turystykę, o podróżowanie, o miłość do przyrody, bo tak chyba to mogę nazwać, bo tak jak pani mówi, w przyrodzie czuje się pani najlepiej. To jest ta książka Świat turystyki, no to jest jednoznacznie związane też ze światem przyrody. Wygląda to w ten sposób, że turystyka z przyrodą się łączy. Ja pracuję w bibliotece turystycznej, ale jednocześnie podróżując, zwracam uwagę na przyrodę. No i to wszyscy podróżnicy, myślę, że jeżeli ktoś chce wyjechać gdzieś poza Opole, no to chce, żeby było czysto, ładnie i ekologicznie. Więc to nam się wszystko ładnie łączy. Poza tym ja jestem też po pomologii, więc gdzieś tam ogrodnictwo i przyroda, no to zawsze było we mnie. Zawsze walczę o drzewa. I to jakoś jest też dla mnie takim priorytetem, dlatego robimy cykl spotkań, takich filmów o drzewach. No i to tak jedno z drugim, po prostu się połączyło i dlatego staramy się o to, żeby to jak do największej ilości dotarło. No właśnie, to teraz porozmawiajmy o tych działaniach już takich bezpośrednich, które właśnie pani wraz z zespołem tworzycie, bo już wspomniała pani i kwestie filmów, i kwestie spotkań, i tego turystycznego charakteru tego miejsca, w którym jesteśmy, bo tych różnego rodzaju propozycji jest dużo. To nie jest tak, że przychodzi się tu tylko wypożyczać i oddawać książki. Znaczy ja bym chciała, żeby więcej osób przychodziło wypożyczać i oddawać książki, to nie ukrywam, ale przy okazji robimy te spotkania i też zachęcamy ludzi do przychodzenia do nas i robimy różne spotkania turystyczne głównie. Więc jest kilka cyklów, jest między innymi cykl z czwórką dookoła świata, gdzie zapraszamy różnych podróżników i to nie jest tak, że to są podróżnicy z pierwszych stron gazet, takich też mamy, nie ukrywam, ale przychodzą do nas ludzie jak gdyby z sąsiedztwa. Ktoś gdzieś pojechał, rodzina go już nie chce słuchać,
A on bardzo chce opowiedzieć. I jeżeli ma dar opowiadania i robi fajne zdjęcia, to my go do nas zapraszamy, on opowiada. I myślę, że to jest bardzo dobre, dlatego że ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, widzą, że no kurczę, nie muszę mieć dużo pieniędzy, nie muszę tak naprawdę znać perfektnego angielskiego, a wszędzie mogę pojechać. I jak gdyby ja widzę po ludziach takich nawet starszych, którzy tu przychodzą, część przychodzi tylko po to, żeby posłuchać, bo wiedzą, że już nie bardzo mogą jechać, ale część myśli, no dobra. Jest to jakaś zachęta. Jest jakaś, tak, nie, on pojechał, to ja też mogę, nie? Przecież istnieje PKP, pociągi, autobusy, więc o to chodzi, żeby po prostu każdy mógł podróżować. A co z dziećmi i z młodzieżą, bo to jest oczywiście też... Tak, robimy raz do roku... za młodą. Tak, 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 to jest bardzo ważne. Robimy takie spotkanie dla... taki cykl spotkań dla dzieci z czwórką dookoła świata. I to jest przez tydzień, w ostatni tydzień maja są spotkania codziennie, czasami są to spotkania połączone z warsztatami. W tym roku mieliśmy spotkanie na przykład o Japonii, że na początku był teatrzyk Kamishibai, były warsztaty plastyczne dla dzieci o Japonii, a później mieliśmy spotkanie z panem Świstakiem i to było po prostu, jak pracuję 30 parę lat w bibliotece, to czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Pan Świstak po prostu oczarował dzieci, oczarował rodziców, bo muszę zaznaczyć, że to są spotkania niby dla dzieci, ale to są spotkania rodzinne. Mhm. Dla nas jest ważne, żeby po prostu dzieci podróżowały z rodzicami, żeby gdzieś tam łatwiej nawiązywały kontakt. Też rodzicom się dobrze z dziećmi podróżuje, prawda? Bo to jest ważne, bo w czasie roku no, trudno jest czasami gdzieś tam to wszystko zgrać, no a w czasie podróży mamy więcej czasu, więc ci rodzice, którzy przyszli tu na to spotkanie, tak samo byli oczarowani i to jest dla nas po prostu ważne. Zdarzyło nam się nawet coś takiego, że mama nam opowiadała, że dziecko się budziło w nocy i przychodziło do niej mówić, bo ten pan coś powiedział. No i to było właśnie bardzo sympatyczne.